Namaste, kochani. Bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj chciałabym przeczytać dla Was kolejny fragment mojej książki W zielonych oczach wiedźmy. Będzie to taki fragment troszeczkę mniej magiczny, bardziej opisujący daną sytuację. Chciałabym jednak, abyście poznali właśnie ten fragment, ponieważ jest on w pewien sposób dla mnie ważny. Dla tych wszystkich osób, które czekają na obiecany film, który miał powstać dokładnie na moje 40. urodziny, czyli 1 września, pytania prywatne do mnie i moje odpowiedzi na te pytania. Tutaj bardzo proszę Was jeszcze o cierpliwość, ponieważ wszystko ma swój czas, wszystko ma odpowiedni moment i ten moment również nadejdzie. Mimo że jest malutkie opóźnienie, ale wszystko ma swoją, jak to nazwać, swoją taką hierarchię. Najpierw to, później to, później to, abyście mieli taką ciągłość obcowania ze mną, energetycznego obcowania ze mną. Dlatego ten fragment jest dla mnie w tej chwili ważniejszy, a zaraz po nim będą odpowiedzi na Wasze pytania. Chciałabym przypomnieć Wam takie motto, które prowadzi mnie w mojej pracy. Znacie je z bardzo wielu moich wpisów na blogu, że moja energia jest we wszystkim, co tworzę i najlepiej poznasz mnie po moich dziełach. A ponieważ jednym z takich dzieł jest właśnie moja powieść, to również poprzez te fragmenty poznajesz mnie bardziej, poznajesz moją energię, poznajesz moje odczucia, moje myśli, całość, całokształtu mojego istnienia tutaj na Ziemi, dokładnie w tym momencie. Tutaj w tle tego filmu będą pojawiały się zdjęcia, które zostały wykonane po naszym ostatnim spotkaniu Nowiu Księżyca, które miało miejsce na mitycznej Atlantydzie. Te osoby z Was, które brały udział w tym spotkaniu, wiedzą, że jest to jedna z wysp w tym samym archipelagu wysp, w którym leży magiczna oaza, czyli magiczna oaza leży na wyspie Madeira, natomiast spotkanie Nowiu miało miejsce na wyspie Porto Santo i jest jeszcze jedno takie skupisko wysp, które nazywają się Desertas. I tutaj również przedstawię dla Was mapę, bo bardzo wiele osób mnie o to pytało, gdzie to jest, jak jest to położone. I to jest taki bardzo specyficzny układ wysp, które zobaczycie na tej mapie, która jest fotografią z Google. I dokładnie zwróćcie uwagę na kształt tego systemu wysp, gdzie tylko kawałeczki wystają jak gdyby ponad ocean, a reszta znajduje się pod wodą. Jest to bardzo, bardzo ważne, abyście wczuli się w tą energię, wczuli się w tą wibrację tego miejsca. Tutaj te zdjęcia powstały po naszym spotkaniu. Ja jestem już w moim normalnym ubraniu, czyli nie w sukni magicznej. I jest to taki moment oczyszczania, połączenia się z tym żywiołem wody, z tą niezwykłą energią tego miejsca. Dokładnie za mną jest bardzo ważny punkt energetyczny tej starej, mitycznej Atlantydy. Jestem bardzo ciekawa, czy wyczuwacie ten punkt, patrząc na ten półwysep, na tą wyspę, która jest częścią wyspy Porto Santo i przed nią zwróćcie uwagę na tą energię, na tą wibrację, jak będziecie ją odczuwać. Ale aby tutaj nie przedłużać, teraz będę czytać dla Was fragment mojej książki W zielonych oczach wiedźmy. Rozdział 10 pod tytułem W nocy wszystkie koty są czarne. Zaduch królujący w pomieszczeniu przyprawił ją o chwilowe zamroczenie. Miała wrażenie, że zaraz zemdleje, gdy nagle rozległo się wyraźne pukanie do drzwi. Karzeł zdawał się na kogoś czekać i teraz od razu pokuśtykał w stronę wejścia. Mariam nie mogła się odwrócić. Więzy na nadgarstkach boleśnie przypominały jej o sobie przy najmniejszym ruchu. Słyszała przyspieszone szepty i jakieś niezrozumiałe słowa.
Deszcz dzwoniący o bruk za małym okienkiem, strzelanie wilgotnego drewna w prowizorycznym kominku, ciągłe odgłosy gdzieś w oddali, skrzypiące drzwi, pojękiwania, krzyki, które wypełniały to miejsce, zagłuszały wszystko inne. Za wszelką cenę próbowała uwolnić dłonie, ale czym więcej szarpała więzy, tym boleśniej wpijały się w otwartą i krwawiącą skórę. Czuła, że musi się uwolnić za wszelką cenę. Jednak wcale nie było to takie proste. Pochłonięta przyciskaniem sznura przez metalowe kółko łańcucha, dopiero po chwili zauważyła wysokie buty z gładkiej brązowej skóry, ozdobione srebrnymi ostrogami tuż przed sobą. Przed oczami mignął jej sztylet i piękne aksamitne rękawiczki. Zdążyła tylko wstrzymać oddech, gdy ostrze w momencie przecięło więzy na jej rękach. Podniosła głowę. Przed nią stał hrabia de Revelion. Był niezwykle poważny. Teraz odszedł w stronę kominka i oparł się o uskok muru. Staranne ubranie w kolorze ciemnego brązu, ozdobione gładkim aksamitem, kapelusz, płaszcz wskazywały na to, że albo właśnie skądś przyjechał, albo gdzieś się wybierał. Mariam poczuła ogromną ulgę. Zawsze, gdy był blisko niej, jakoś podświadomie wiedziała, że nic jej nie grozi. Mariam, muszę przyznać, że podziwiam twoją odwagę. Nawet tutaj próbujesz ucieczki. Myślę, że mało kto jest zdolny do tak karkołomnych czynów. Jednak musisz wiedzieć o tym, że aktualna sytuacja jest naprawdę poważna. Widząc jej pytający wzrok, kontynuował. Książę wpadł w szał. Uważa, że ktoś pomógł ci uciec i uważa to za zdradę. Bóg jeden wie, jak to się skończy. Przerwał. Panie, ale to nieprawda. Naturalnie wiem o tym, kto i po co miałby się tak narażać. Zapadło milczenie. Mężczyzna westnął głęboko, jakby nad czymś nadal się zastanawiał. To jest jednak to najmniejsze zło. Rycerze i służba dostali najlepszy dowód na to, że czarownice potrafią latać i domagają się twojej głowy. Mariam poczuła dreszcz. Wiedziała, że kapitan mówi prawdę. Widziała to na własne oczy, gdy szczuto ją psami i pewnie, gdyby nie książę, to bestie rozszarpałyby ją na strzępy. Ten dziki strach w oczach służby, gdy wiązano ją i prowadzono do lochów, był najlepszym dowodem wszechobecnej nienawiści. Czego jednak mogła oczekiwać? Że ludzie uwierzą, że uciekła z komnaty, wspinając się po skałach? Nie ukrywam, że sam jestem ciekaw, jak ci się to udało. Kontynuował. Jestem jednak przekonany, że jeśli ktoś jest tak szalony, by zranić księcia, to z pewnością ma taką samą odwagę, by ryzykować własnym życiem i porwać się na coś takiego. Kapitan patrzył na nią tak intensywnie, jakby chciał naprawdę przekonać się, czy to, czego dokonała kilka godzin wcześniej, w ogóle jest możliwe. Życie w klatce, nawet jeśli jest ona ze złota, nie ma dla mnie żadnej wartości. Odparła z dumą. Zaczynam to rozumieć. Mariam, tutaj w lochach na pewno nie jesteś bezpieczna. Nie jestem w stanie pilnować warty o każdej porze dnia i nocy. Zresztą z pewnością wiesz, że ludzie w strachu potrafią złamać nawet rozkaz i jak szczur znajdą dziurę nawet w najbardziej strzeżonym miejscu, by wykonać samosąd nad domniemaną wiedźmą. Z drugiej strony, ty sama także jesteś szalona i nie jestem pewien, czy znów czegoś nie wymyślisz. Myślę, że mam pomysł na rozwiązanie tej sytuacji. Mężczyzna podszedł do drzwi i wziął w ręce pokaźne zawiniątko, które najwyraźniej przyniósł ze sobą i teraz rzucił je na łóżko obok niej. To męski strój, który pomoże nam wspólnie opuścić więzienie. W oczach dziewczyny pojawiło się takie zaskoczenie, że musiał się uśmiechnąć. Resztę opowiem ci po drodze, bo tutaj nawet ściany mają uszy. Teraz pospiesz się i zmień ubranie, tylko naprawdę w mig. Kapitan odwrócił się tyłem,
Zrozumiała, że to jej jedyna szansa. Szybko zrzuciła suknię w nadziei, że nie przyjdzie mu do głowy, by podglądać, i już po chwili poczuła, jak otoczył ją ten znany, piękny, świeży zapach. Było to więc jego własne ubranie. Dokładnie tak samo pachniał pled, który poprzedniego wieczoru przyniósł jej karzeł. Już po chwili stanęła przed nim w męskim stroju, choć zbyt obszernym, ale ciepłym i wygodnym. Przyglądał jej się z nieukrywanym zainteresowaniem. Schowaj włosy pod kapelusz i nie podnoś, broń Boże, głowy, gdy miniemy wartę. Myślę, że nawet w mniejszej kucie z workiem na głowie i tak twoja uroda kłaby w oczy. Twoją suknię połóż na łóżku, będzie mi jeszcze potrzebna, dodał zagadkowo. Bez przeszkód dotarli do sekretnego przejścia i już po chwili byli nad rzeką. Księżyc tylko raz po raz wyłaniał się za chmur i wszędzie dookoła panowała głęboka ciemność. Teraz nikt nas nie słyszy, powiedział, gdy zatrzymali się przy nadbrzeżu. Musisz opuścić Saron z Mariam. Wzdłuż rzeki dotrzesz do wsi. Zaraz przy trakcie stoi oberża pod złotym kogutem. Po prawej od wejścia zobaczysz małą chatkę o czerwonych okiennicach. Zapukasz dokładnie 3 razy. Otworzy ci pulchny mężczyzna o siwych włosach. Powiesz mu tylko jedno zdanie. W nocy wszystkie koty są czarne. Dobrze je zapamiętaj. Dostaniesz jednego z moich koni i ruszysz traktem do Erx. Nie zatrzymuj się nigdzie. Zanim zapadnie świt, musisz dotrzeć do Białej Doliny. Rozpoznasz ją po malowniczych, wapiennych skałach, tuż obok drogi. Na skraju lasu stoi samotna eremita. Tam także zapukasz 3 razy i podasz znane ci hasło. Mnich wskaże ci drogę do moich przyjaciół. Od dziś nazywasz się Agnes de Falea i oficjalnie jesteś moją kuzynką, która szuka schronienia, uciekając z Lorns, objętego w tej chwili wojną. Szlachta, do której cię wysyłam, to zaufani ludzie. Nie będą cię o nic pytać i możesz zostać u nich, jak długo tego zapragniesz. Na pewno przyda im się twoja pomoc. Panie, szepnęła, nie mogąc pojąć, co właśnie usłyszała, jednak hrabia Dervelion przerwał jej w pół słowa. Nie pytaj mnie, dlaczego to robię. Może dla dobra Sarons? A może po prostu rzuciłaś na mnie urok? Roześmiał się, patrząc jej głęboko w oczy. W tym męskim stroju wyglądała jeszcze bardziej uroczo niż zwykle i czuł, że jeśli natychmiast nie ruszę dalej, to nie będzie w stanie się pohamować, by nie skraść z tych pięknych ust choć jednego pocałunku. Jak ja się odwdzięczę? Zapytała. Niezbadane są wyroki boskie, Mariam. Teraz nie myśl o tym, tylko się spiesz. Pamiętasz hasło? W nocy wszystkie koty są czarne. Powtórzyła z uśmiechem, jednak czekała. Widząc to, hrabia nagle przycisnął ją do piersi i po męsku poklepał po ramieniu. Ruszaj w drogę, Agnes de Valère, droga kuzynko. Jutro rano Motłoch dostanie swoją wiedźmę i urocza historia Mariam z Dalis dobiegnie końca. Widząc zaskoczenie w jej oczach, dodał. Mamy w Lochach pewną zbrodniarkę i jutro zajmie twoje miejsce. Jeśli wiedźmy potrafią zmienić się w ptaka i opuścić mury Sarons, to nikt nawet nie będzie podejrzewać, że stara pokraka to nie ty. A książę? Zapytała. Przecież on nie wierzy w czary. Nie martw się. Powiem mu prawdę.